Hej, cześć, siemano, z tej strony Araulen i witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Giants Machine z 2017. Jak zauważyliście, zapewne nie widać tutaj magicznego statywu, jestem sam w całej okazałości. Jezus, nie przywykłem jeszcze, że teraz tutaj muszę patrzeć. Sam w okazałości całkowitej. Jak może niektórzy widzieliście na fanpage, a co niektórzy nie widzieli, to niech wejdą i zobaczą. Przemeblowałem sobie leciutko stanowisko. Zresztą jak już leci, się wczytuje, a ja sobie pogadam. Przemeblowałem sobie delikatnie stanowisko. Dałem sobie jakby takie uchwyty specjalne, żeby zawiesić monitory. Ułożyłem nieładnie statyw, dzięki temu mógł sobie iść gdzie indziej i nie wchodzi mi jakby w kadr, także jest spoko. Dla mnie też jest wygoda, bo jest dalej, ale łapie mi ładnie dźwięk i jednocześnie mi nie wchodzi na monitor, nie zasłania monitora, tak jak przedtem zasłaniał. Także... Aha, dobra. Także po prostu dla mnie jest naprawdę w porządku i samo to, jak te monitory są teraz ułożone, naprawdę daje mi dużo większy komfort i aby dużo większe chęci do pracy i tak dalej, bo naprawdę samo to, że są dwa monitory, to jest naprawdę komfort. Jednakże z drugiej strony jeszcze trzeba, powiedzmy szczerze sobie, jakoś odpowiednio to ogarnąć, bo jak nie, to w pewnym momencie te dwa monitory stają się przekleństwem, także no niestety trzeba było w końcu coś zmienić. Dobra, wchodzimy i będziemy jechać X i jedziemy tu. Po prostu dźwięk jest genialny, dźwięk maszyny kilkudziesięciotonowej brzmi gorzej niż 30 Ursusa C330. Z całym szacunkiem dla polskiego nieśmiertelnego traktora. Jednakże po prostu trafniejszego tutaj chyba porównania nie dało się dobrać. Po prostu nie wiem, kto te dźwięki dobierał, ale zdecydowanie to nie jest plus tej gry, niestety. No i tutaj jeszcze coś wam pokażę. Profil skrętu kierownicy. Wow, niesamowicie duży. Niesamowicie duży po prostu. Nie wiem, może duże maszyny i tak działają i profil skrętu jest mały, ale nie wydaje mi się. No i kiepsko to wygląda, niestety. Nic tutaj jakby w tej chwili nie broni tej gry. Nie wiem, może po prostu zjazda dużo oczekuje, albo już mam w naturze narzekanie, ale no naprawdę spodziewałem się czegoś więcej. Naprawdę się zawiesił. No naprawdę! Pojedź do przodu. Dasz radę. Gdzie on się zawiesił? Czy ktoś mi to powie, gdzie on się zawiesił? No serio! I co, ja mam tak... Jezus, czytaj ostatni punkt kontrolny. I jedź. Teraz po prostu pełna kontrola i nie będę tego powtarzał, ile razy można to powtarzać. Zajechać i po prostu zobaczymy gwoźdź programu, jakim jest kopanie i wydobywanie rud krzemu. Po prostu to, co się tam dzieje, przekracza ludzkie pojęcie, ale nie będę za dużo spoilerował. Zobaczymy, co wy o tym będziecie sądzić. Tak. Wow, wczytują mi się obiekty. Wow. No, render distance tutaj nie jest zbyt szalony. Ale nie wiem, jak to jest na przykład na jakimś tam, powiedzmy, wysokich czy ultra. Gram chyba w tej chwili na medium, bo przecież nie szło grać tak ścinało. W tej chwili mam 20 klatek, a gram na średnich, jak widać. Także no bez szału. Optymalizacyjnie jest totalna kupa. A jak tutaj wyjeżdżam do tych budynków różnych i tak dalej, to jest w ogóle tragedia.
ale może lepiej się nie będę na ten temat wypowiadał, bo po prostu skupię się na grze. Zdecydowanie lepiej chyba na tym wyjdę. Dobra. Tutaj jakąś siatkę zahaczyłem przy okazji. Chciałbym jeszcze tutaj coś zobaczyć. Tak się driftuje. Nie jest to może tak efektywny drift jak w przypadku tego małego pizika. Efektowny drift, tak? Ale no, można sobie podriftować. Nie wyobrażam sobie driftować w realu takim pojazdem. Ale skoro twórcy uznali, że można, to ja nie widzę przeszkód. Dobrze. Tu. O, tutaj ładnie się ślizgnął. Pełna kontrola trakcji. Te tutaj, te sześć kół w sumie jest dla picu. Zaparkuj. Dobra. Wychodź. Muszę tam myknąć. Teraz tak, gdzie tu było to do włażenia? Żebym mógł sobie wejść. Tu jest, dobra. Będziemy musieli tam sobie przedreptać. Ile już jest? 6 minut. Przedreptać do specjalnej kabiny, w której będziemy mogli kopać. Tak, z której będziemy mogli kopać. No, nie dostałem olśnienia na początku i w sumie przez 2 godziny kmieniłem, dlaczego nie mogę kopać, dlaczego mi się sterowanie nie wyświetla. Dopiero potem Konsy mnie uświadomił, że jest jeszcze druga kabina, na co no, nie wpadłem. I naprawdę był przypał. Jeszcze pisałem do Kuby z Playwaya, od którego dostałem kluczyk, żeby mi tam poradził coś, o co tu chodzi. I od nich mi mówi, że widocznie tylko ja mam ten problem, ale się nad tym zastanowię. No tak, ja miałem ten problem, nie potrafiłem znaleźć odpowiedniej kabiny. Ale z drugiej strony gra też tutaj nie dała jakiejś takiej wskazówki. Chociaż nie, może i dała. Tak, teraz to mi dała, teraz to daje mi tutaj kwadracik na tym nieszczęsnym kabinie. A przedtem to miałem kwadracik tutaj, o, tu miałem kwadracik. I skąd ja miałem się domyślić, że tutaj trzeba do kabiny przyjść? Kurczę. A teraz to daje normalnie kwadracik. Dobra. Po prostu teleport, no. Wow, 20 FPS-ów. Wow, 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 wow. Włącz silnik. Tak, tak, małe warstwy ziemi naraz. Dobrze. I będziemy kopu. Ogólnie Konsy mnie przestrzegał, że tutaj jest tragedia, jeśli chodzi o FPS-y, czego się troszkę boję, zwłaszcza podczas nagrywania, bo bez nagrywania jako tako to chodziło. I no nie wiem, co z tego wyjdzie. Dobra. Kopu. Czy coś już zaczyna lecieć? Coś już się zrodziło. 2 tony się zrodziły, dobra. I kopu na dół. No tutaj się... Jezus, nie to chciałem zrobić. Mogę przybliżać, widzę. Tu się w miarę fajnie ten grunt deformuje. To jest akurat w miarę spoko, że coś tam się dzieje, reaguje jakoś na to, a nie ma kompletnie wywalone na to, co robimy. Ale to chyba jedna z niewielu zalet, które jak na tę chwilę udało mi się odkryć. Wow, 23 FPS-y. Wow. Po prostu demon optymalizacyjny. I mam nadzieję, że w miarę sprawnie to pójdzie, bo 1000 ton wykopać to tak trochę czasu, podejrzewam, może być potrzeba. Znaczy, przez kilka minut, jak przedtem grałem, udało mi się wykopać około 100 ton, a potem dwukrotnie zepsułem maszynę. Także zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Tak, i ruda wysypuje się na dół, bo nie wiem, czy to będzie teraz widać. Dobra, teraz widzę, że się nie zatrzymało, ale będzie w jednym miejscu moment, gdzie... O! Zatrzymało się i one dalej nie idą i potem będzie ich tam coraz więcej i będą blokować fizykę, także no. Może tutaj nie będę tego szerzej komentował. Dobrze.
Lecimy dalej. Ja w taki sposób właśnie przedtem uwaliłem maszynę, bo troszkę za ostro chciałem w bok od razu dawać, ale może teraz za poradami Konsiego, który polecał tak leciutko w bok dawać, może to ogarnę. I zobaczmy. Dobrze, coś kopię. Może teraz na dół dam. O, od razu lepiej. Tutaj powinno być bardziej efektywnie. O, ale obrodziło. O, po prostu szał. Szał, szaleństwo. O, chyba się przesypywać zaczęło troszkę. O, obradza, rodzi. Dobrze, mamy tutaj tej rudy. Bawimy się w Śląsk. Śląsk, tak. Co z tego, że to jest... Nie jest napisane teraz. Jakaś tam stan Ameryki, ale bawimy się w Śląsk. I co z tego, że na Śląsku nie wydobywa się krzemu, tylko węgiel. Ale są maszyny fajne. Dobra. Co teraz? Jeszcze bok dajemy. Patrzę, czy się... Zaczyna się robić czerwona. To muszę na chwilę przystopować. Nie mam pojęcia, czy to się gdzieś jakoś sumują te uszkodzenia, czy po prostu... Jak za dużo naraz dam, to wywala. Ale wolę się chyba tego nie dowiadywać. Damy niżej. Ktoś tam powinno złapać. Ja mam naprawdę w takim tempie 1000 ton wykopać? Czy to jest lekka, nie przesada? Ja wiem, że jest dosyć sporo tutaj tej nawierzchni. Ale no troszkę dużo oczekują ode mnie. Naprawdę troszkę za dużo. Mamy w tej chwili 91, 95, no 100 ton liczyć. W tej chwili jakiegoś drastycznych spadków FPS-ów nie widzę. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, i tu będziemy w bok lecieć. Teraz. Tylko niech mi da na maksa w dół, co może jeszcze. I potem będziemy ładnie kopać. Dobra. Zobaczymy, czy to jakoś obrodzi. Wydobywaj. Czy tam się pojawiają? Pojawiają się. Lecą ładnie. Ale naprawdę, tu 1000 wykopać. Uff. Chyba przesadziłem. No i tam się zablokowały teraz, naprawdę. Dobrze, damy może teraz troszkę do góry. I po prostu zacznę od dołu to. Bo chyba za dużo zaczynam tracić. Gdzie? I coś takiego. O, teraz się chyba tak nie wysypuje. Nie wiem, czy to ma jakiś realny wpływ na to, ale no można się pobawić. Poza tym 200 to 1000 ton, naprawdę ja mam tu tyle czasu na to poświęcić. To mi się wydaje kosmiczną ilością czasu potrzebną do tego. I gdzieś się tam się zaczną blokować dalej, no spoko. Zobaczymy, czy mój GTX 770 to wytrzyma. Mamy zaraz 200 ton, a gdzie tu do 1000? Tak, przesypują się, tak. Chyba nie jestem zbyt nagły do tej roboty. Kamera mi się blokuje, zawiesza się coś. Będę jeszcze? I teraz tak, teraz muszę lecieć powolutku. Powolutku, bardzo powolutku. I może się uda. Naprawdę nie chcę zepsuć tej maszyny. Bo to... Oho! Już zaczęło. Zobaczymy, czy tak nie będzie czasami najwydajniej. Tak powoli sobie... na prawo dawać. Chociaż w tej chwili nic mi nie leci. Jest mi smutno. Dobra. Tak, zaczyna się psuć, no. Żeby to szybciej pracowało jeszcze. Podnieść do przodu. Do góry. I będziemy kopać jeszcze z góry na dół. I naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby to 1000 zrobić. Chociaż się powtarzam troszkę. Dobra.
Jeszcze. Tu delikatnie będę już nakierowywał. Dobra. I lecimy w dół. Może to teraz jakoś, nie wiem, bogatsze te złoża tu w tym miejscu czy coś. Lecisz w dół. Brawo, mamy 200. Dobra, jednak z góry na dół jest najefektywniejsze. Także raczej tego się będę trzymał i nie ryzykował, że maszynę zepsuję. Bo tu ładnie naprawdę leci. Bo tu sporo już materiału jest. I lecimy dalej. 280. I już mamy 300. No, teraz to leci ładnie. To nie powiem, że nie. O Jezus! Ale miałem 15 klatek. Szaleństwo. I lecimy jeszcze w dół. Dobra, dalej już nie polecę. Dalej już nie polecę, tu jeszcze trochę szczyszczę. Dobra. I znowu do góry. To przesuwanie jest żmudne. O jeny. Zaczną mi tu teraz blokować fizykę. To będzie tragedia. Bo komputer nie da rady. Mam, jak tutaj patrzę, mam 16 klatek. Nie wiem, jak to będzie w ogóle wyglądało na odcinku. Jeszcze do góry, jeszcze. Czemu to nie może szybciej trochę iść? Naprawdę, czy ja tak dużo wymagam? Jeszcze troszkę. Już niewiele. Dobra. I teraz będziemy lecieć w dół. I lecimy znowu w dół. I będziemy kopu. Tylko niech tam mi odświeży. Niech już zatrybi, że to zaczęło wykopywać. Dobra, leci ładnie. Leci ładnie. Idę się. Dobrze. I jeszcze. I zaraz będziemy mieli połowę, także w sumie już nie tak źle. Jeden w sumie taki przejazd, jak można to tak nazwać, to będzie w sumie około 100 ton, także teraz już nie tak źle. No, bałem się, że będzie gorzej. No, nawet ponad 100 ton na jeden przejazd. Około 200 może teraz będzie. Także naprawdę przyzwoicie już. Dobra. Samo to kopanie naprawdę nie jest złe, chociaż no, czasochłonne. O, przeciążyłem. Czasochłonne na pewno, ale daje troszkę frajdy. Tyle, że no strasznie żmudne, bo to nie można w bok tego przesuwać, bo raz, że to praktycznie nic nie daje. Dwa, chociaż nie, w sumie jakby ja by to zrobił inaczej. Jeszcze mam jeden pomysł. Mam jeden pomysł, który wypróbuję i który w sumie mogłem od początku wypróbować, ale jakoś na to nie wpadłem, a który może mi dać dużo większe korzyści, jeśli po prostu z dołu do góry też będzie można ładnie to wydobywać. Ale się sypie ta ruda. Nie wiem, czy to po prostu taka animacja, czy to rzeczywiście jakieś tam straty są. Dobra, przesadziłem lekko. Aha, już za dużo. Nie wiem, czy to wypali. Boję się, żeby to nie wysiadło, bo by mi szkoda było, bo już trochę tego jest. Ale powoli. Jeszcze. Dobra. Może się uda. I trochę przy okazji wykopię. Nie będzie przechadzanie się na próżno. Jeszcze. Uch, ale ta maszyna cierpi ze mną. Boże, nie wiem do ilu sygnałów dźwiękowych jest, zanim wysiądzie, ale wolę się o tym nie przekonywać. Dobra, pół mi weszło.
No to jeszcze jakaś... W nosie mi pół weszło. Ale próbuję na hama. Na hama. Jeszcze. Dobra. To nic z tego nie będzie. Szkoda się nad tym męczyć. Lepiej do góry dać i po prostu nakręcić. Bo tak to tam będziemy się bawić, a zdecydowanie nic z tego nie będzie. Mówiłem, że deformacja jest spoko, ale no te trójkąciki tutaj już tak średnio, tak na szerszą skalę to już tak fajnie nie wygląda, jak mówiłem, że fajnie wygląda. Troszkę tutaj znowu się zawiodłem. Dobra, do przodu jeszcze. Odcinek będzie 20 minut, pewnie z pół godziny z samego kopania. Myślałem jeszcze dłuższy może nagrać, ale sobie chyba odpuszczę. Bo z czasem nie wyrobię. Dobra. I lecimy w dół. Może się uda w miarę szybko już skończyć. Dawaj. Czy mógłbym tu jakieś ciekawe anegdotki o życiu opowiedzieć? Ale zdecydowanie nie mam nic ciekawego. Żadnymi suchymi żartami też nie dysponuję. Ktoś się do mnie dobija. Nie wiem, później to przeczytam. Na razie dokończymy kopanie, które jest naprawdę niezwykle ekscytujące. Po prostu poraża mnie ekspresjonizm, jeśli tak mogę to nazwać, po prostu wykonywanej tutaj pracy. Moja polonistka byłaby ze mnie dumna, jakiego ja tutaj słownictwa używam. Szkoda tylko, że nie oglądam mojego kanału, ale z drugiej strony może to i lepiej. Znowu ktoś coś do mnie pisze, Piszmak coś pisze, pozdrawiam Piszmaka. Biedak się uczy dużo. Dużo się uczy, bo ma biedak rozszerzoną biologię, czego po prostu nie polecam. Ja naprawdę nie lubię biologii, chemii, a on tego ma masę, bo jest na kierunku rolniczym. Ja mam za to rozszerzoną matmę i też nie polecam. Dobra, może o jakichś tam szkolnych kwestiach to się nie będziemy rozgadywać. Szkoda czasu na to. I też może z racji tego, że wy to będziecie oglądać chyba w weekend, to tym bardziej ja by nie będę o tym nic mówił, bo szkoda sobie weekendu psuć. Zdecydowanie szkoda sobie weekendu psuć. Dobra, może nie będę musiał do góry już lecieć. Podejrzewam, że się zmieszczę tutaj. Będzie 1000? Jest 1000! It was automatically converted to the production quality silicone. Go on down to the unloading shaft and fill the whole truck up with the material. Zebrałeś już wystarczającą ilość surowej rudy, która została automatycznie przetworzona na krzem produkcyjny. Gdzie została automatycznie przetworzona? W tej całej maszynie? Jakaś magia. Zejdź do szybu wyładunkowego i napełnij wozidło materiałem. Tutaj już przyznam szczerze, nie grałem. Także zastanawiam się, czy teraz wszystko pójdzie zgodnie z planem. Mam nadzieję, że tak, ale jednocześnie mam przeczucie, że coś się posypie. No i czemu nie chcesz wleść? No wleź! No co to jest? Co to ma znaczyć? Ale co to ma znaczyć? Dobra, tu. What the fuck? No właśnie! Jak mam tam niby dotrzeć, co? No, halo! Naprawdę się zablokowało? Ja nie chcę! Dobra, wejdę tam jeszcze raz. I wysiądę jeszcze raz. Jak nie może być? Dobra. Nie mogę tam wejść nawet. Czy ktoś mi powie? Hop! Okej. Co ja mam w takim razie zrobić? Jak mam się tam... I przejdziemy... I nie przejdziemy... I nie przeskoczymy... Nie wiem, co to za magiczna bariera tu jest... Ale ona zdecydowanie mi nie pomaga. A inaczej nie zejdę, bo się zabiję.
wejść, nie pozwala mi wejść. I mam 20 klatek znowu. Optymalizacyjnie ta gra to mistrzostwo. Dobra, może tak bym przeskoczył jakoś. Dobra, robimy Jeronima. Jak mnie przepuści. Dobra, nie chcę mnie przepuścić. Nie zrobimy Jeronimo. Czy ktoś mi powie, jak mogę zrobić Jeronimo tutaj? Bo w tej chwili ani nie mogę... Dobra, czy to jest ostatni punkt kontrolny? Jak przyjdzie mi od nowa to kopać... Dobra. Spoko. Wyłącz. Koło się wyłączyło. Wyłączyło. Dobra. Wyjdź. Dobrze. I tu musimy przejść. Trzymajcie kciuki, żeby teraz mnie przepuściło. O! Brawo! Brawo! Brawo dla nich! Lecimy. I będziemy musieli załadować naszą niesamowicie ciężką, wielką maszynę, która brzmi jak piździk. I pewnie będziemy musieli gdzieś to przetransportować. I hop, hop, hop. I teraz muszę zejść na dół. Tak? Gdzie jest zejście na dół? O, tu jest zejście na dół. Hop. A tam jakieś zejście? Muszę naokoło iść? Serio? Dobra, ale tak jest szybciej. Chyba. Jeśli dostanę się tu, gdzie chcę się dostać. Chyba się dostanę. Dostałem się. I... Trzymaj. Wow! Patrzcie, te animacje! Te wybuchy! Te strzały! Wow. I po prostu nie wiem, czym to się różni, skoro to jest przerobione. Ale to są takie same kamienie, jak przedtem były. Także... dla mnie to jest to samo. I nam waga działa na pace. Także no całkiem fajny bajer. I ogólnie jest parę smaczków, którymi gra nadrabia jakieś te niedociągłości, ale przydałby się jakiś update jeszcze przed premierą. I zdecydowanie przydałby się teraz, skoro już youtuberzy mają tą grę, a studio nie chce sobie jakoś tam wizerunkowo zaszkodzić. Bo w tej chwili to wszystko nie ma sensu i dziwnie jakoś idzie. Dobra. Go back to the haul truck. Wracaj do wozidła. Urobek do kontenera. Dobrze. Ile mamy? 293. 4. Muszę teraz znowu szukać zejścia na dół. I muszę pociskać do tego całego wozidła. Wielkiego, dużego. Ciężkiego. Ładne dźwięki wydającego. I pojedziemy gdzieś. Gdzieś się będą nam kazali. Tylko mogłoby być naprawdę płynniej. I gdzie jedziemy? Zwolnij hamulec ręczny, zwolniłem. I... wow. Może w kabinie będzie trochę więcej klatek. Naprawdę. Tu chyba każdy ten kamień jest, ma osobną fizykę nałożoną, jeśli dobrze myślę. I po prostu to nie jest dobre dla płynności gry. Naprawdę można było to zrobić chyba jakoś lepiej. Rozumiem, że tutaj chciano po prostu każdy obiekt i tak dalej. No na optymalizacji kodu to się zbytnio nie znam jeszcze. Ale naprawdę wydaje mi się, że można było to jakoś inaczej pomyśleć i rozwiązać, a nie na chama pakować. Tu jest ile? Ile ja mam? 290, 300 obiektów. Każdy z osobną fizyką. Każdy się rusza w swoją własną stronę. I ja teraz jadę w 15 FPS-ach. Jaki to jest sens tego? Co to za przyjemność z gry? Nie wiem, czy po prostu takie było główne założenie. Czy studiu nie przeszkadza, że powiedzmy jest tak mało klatek, czyli no główne założenie, czy po prostu studio nie jest w stanie sobie inaczej z tym poradzić i po prostu udaje, że problemu nie ma. Nie wiem czy chcę wiedzieć, ale zdecydowanie no nie jest to najlepsza gra, w jaką grałem. Dobra. I lecimy.
I muszę do tego całego kontenera wyładować, tak? Cofaj, 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 cofaj. Cofaj, cofaj, cofaj. Cofaj, 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 cofaj. I teraz tak. Skrzynia w górę. Czekajcie. Ale kamera to by się mogła nie ruszać. Aha, wystarczy przycisnąć. Well, with that enthusiasm, I'm sure we'll get along splendidly. Super. Dobra, misja zakończona sukcesem. Pół godziny odcinka. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Nie wiem, co ten palec robi. Zawija kółka.